Zwykły dzień w zwykłym domu w Milowicach, najbardziej ekskluzywnej dzielnicy Sosnowca. Teodorze! Teodorze! Tak? Kupiłam ci leki na serce i wiatry dla twojego ojca. Nie ukrywam, że byłam szalenie zawstydzona. Przykro mi, kochanie, ale on nic innego nie chciał na te urodziny. Ja rozumiem. Tylko, że w kolejce za mną stał pewien Ślązak. I powiedział, że jak staremu konar nie hajcuje, nie trza tabletek ino młodej baby. Naprawdę ta śląska gwara, żeby tak kaleczyć naszą polszczyznę. W ogóle spójrz, kochanie, co napisali w dzienniku korolskim. Co tym razem? Zobacz. Wzrost zachorowań, a Ślązacy nie chcą szczepić dzieci. Matko, ojcze, jesteśmy. O syneczku, dzień dobry. To są właśnie moi rodzice, a to jest moja nowa sympatia. Właśnie, co za piękna niewiasta. Zofia Długosz, dyrektor Rady Języka Polskiego w Kolegium Civitanowa. Teodor Długosz, członek zwyczajny Polskiej Akademii Nauk. A Jojesz Wyfas, piekarz śląski. Ty, co one mają takie afy? Coś ładnie. Mam tu do was prezent. O, świeże krupnioki. Wczoraj było świniobicie. Ja ci zapomniałem powiedzieć, że mama jest wegetarianką. A tu bestuż jest taką chudą. A ja myślałam, że ona ma smartfona w kieszeni, a tu i tak żebra wystawają. Ale ja rozumiem, ja też kiedyś była wegetarianką. To prawda. Ja. 8 godzin. A potem, że się obudziła i zaro chleb sweter. Wielkie. To może wszyscy usiądźmy. O, dobra. Kołacz z posypką, mój ulubiony. Nalej mi sam, kociku. Najbardziej lubiła wydobywać te posypki. Ale najbardziej lubiła kakaowe. To dobrze? Czy ty to włożysz, czy nie? To sam tyle tego pudru nasypał. Spokojnie, Zofia, to jest normalna dziewczyna. No. O, ja, bo mnie teraz suszy, wiesz? Łoż, ciula, ty to jest brawe. Która mi się wylało na spodek. Proszę. O, dziękuję. Na 600 fioletowy pysk, a na 800 brązowe galoty. Ja? Tak było. Nie no. No a mama jego spośród na probostwie. O, co zaś? Zapomniałem ci powiedzieć, że rodzice są agnostykami. No
No i mój kuzyn też jest agnostykiem. Ja robię na tej stacji agnostycznej. Ja mam takiego rozpego tam do golfa, to 5 tych do kapsy mój dom i zaro przegląd kubity. No! Ginął tak robi ten golf jak szczerze z rury. To samo. Proszę pana. Tak? Pan się to po lekku weźmie, po jogurcie. Mogę się pana coś zapytać? Słucham? Bo ja słyszałam, że pan to w wielu językach obcych, że i po niemiecku, i po czesku, że i nawet po francusku. Cóż powiedzieć? C'est moi! C'est moi! To moja babcia galoty, jak ją dziadek za stodołą brał. To jest nieśmiertelny widz tej. Nie wiem, czemu one się nie śmieją. Jak ją to powiedziała u mojego dziadka na stypie, nie? To by wszyscy byli ściulani. Ściulaną. On był ściulany. Ona była ściulaną. O! W tym przypadku wszystkie osoby były ściulane. Mamo, ciasto wygląda przepysznie. Po prostu, no ja aż sobie... No... Twoje ulubione, kochanie, zrobiłam specjalnie dla ciebie. Bo pewnie na Śląsku nie robi się szarlotki. U nas się robi szpajzan. Ze surowych jajec, ale to jest takie dobre, to jest takie dobre, że tego się nie... No się dupią. Słucham. Jo, dupią. Pani nie w dupio, pani konsumuje, a reszta w dupio. Nie, droga Sztefo z piekar. Posłuchaj, masz wyjątkowo piękną gwarę. Jednak tutaj w domu pielęgnujemy nieskazitelną polszczyznę, więc gdybyś mogła... Przecież ty naprawdę, na pewno umiesz mówić po polsku, no. Opowiedz nam coś o sobie. No więc... Nie zaczyna się zdanie od no więc. Zofia. Więc no... Studiuję... technologię i budowę maszyn. Sztefa będzie inżynierem. Ja! Ja inżynierem, jak już na trzecim roku i nie umiem nawet wymienić baterii we wibratorze. Przepraszam, jestem na trzecim roku i nie potrafię nawet wymienić baterii w wibratorze. Nie, w wibratorze! Normalnie nazwał dziecko Sztefa? Zastanów się, brata! Urodziłeś się w Sosnowcu. Twój ojciec urodził się w Sosnowcu. Twój dziadek... I co z tego, mamo? Dziękuję, co się za szyją! Widzisz, że czegoś mnie doprowadzi? Widzisz? Przeklinęłam. Przykro mi, mamo! My ze Sztefą jesteśmy zaręczeni. To już słyszałeś? Tak. Oni są zaręczeni. No. Czekaj, zaro. To coś mi jeszcze nic nie padło o ślubie. Jakim ślubie? No jak to, jakim naszym? Już mamy wszystko obszalowane. Będzie wesele w kopalni.
pani Guido we Zabrzu, tam jest podziemna restauracja. Ale wy stary też jeszcze nie. Bo ja się, że jak się dowie, to się zestrzeluję. Ja bardzo przepraszam, kochanie, ale dla mnie osobiście jest to naprawdę, za dużo. Spokojnie, to dobrze. Spokojnie. Jezu, wziąłeś dziadka leki. Nic się nie dzieje, przecież wezmę dwie na serce, to wyrównam ciśnienie. Spokojnie, Teodor. Jezu, wziąłeś dziadkę! Kurwa, bo te są niebieskie, te niebieskie, kto to produkuje? Smerfy! Nadzwyczajny. Nie maszuj mnie! Chciałam pomóc. Ja to po prostu wymedytuję. Weź to słowa i kolana. Nie gorzysz się czuj. Musimy kupić większe krzesła. Brian, co tu się odwalą? Ojciec ma rozrusznik i bierze tabletki, żeby mu nie stanął. Właśnie za tym? Niestety musimy wam powiedzieć, że nie zgadzamy się na wasz mezalians. No i dobra. I dziecko się będzie wychowywać bez dziadków. Jakie dziecko? Dziecko. Hanyska i Gorol będą mieli dziecko. Urodzi się mały krolcok. Krolcok? Ja na takie imię się nie zgodzę! Nie ma takiej opcji! Nie zgodzę! Synu! Do czego ty doprowadziłeś? Popatrz, ojciec już jest sztywny! Schowaj się, kurwa! Mam tam trochę! Mamo! Ja oficjalnie mówię, że ja Sztefę kocham! Co? Co? Sztefa! Ja ci przejechał ciul! Czekaj, zaraz załatwię. Słuchajcie, ja wam teraz coś powiem. Może ją nie ma za bardzo elokwentną i może mój stary nie ma członka w pan, ale liczy się to, co się ma w sercu. A co wy macie w sercu? Ja mam bypassy, ale zaraz strzelę. Dla dobrego dziecka oraz naszego zdrowia ewentualnie możemy to zaakceptować. Nawet może się polubimy. Co o tym myślisz, Teodorze? Teodor? No, cycki ma duże! Teodor! Już nie dam rady! Chodź tu, Zofia! Teodor, tu jestem! Teodor, tu jestem! Ty jest chok! Teodor! Teodor! Nie mamy czegoś! Patologicznej rodziny.